Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób zrobiłem nieco szerszą opaskę z kostki brukowej, która ma pełnić funkcję małego chodnika. Powiem Ci również, na co zwrócić szczególną uwagę, aby chodnik wyszedł ładnie. Zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Z jednej strony mam już przygotowane stopnie tarasowe, gdzie powstanie taras, natomiast z drugiej strony domu, od strony wejścia, będę kontynuował układanie kostki przy budynku, z tym, że nie będzie to zwykła opaska, którą zazwyczaj robię na szerokości 40-60 cm, tylko zrobię tutaj chodnik o szerokości 80 cm, żeby można było sobie przejść w razie potrzeby. Oczywiście, jeżeli szerokość ta jest według Was zbyt mała, możemy ją zrobić dużo szerszą. Natomiast tutaj w tym przypadku ustalone było tak, że 80 cm będzie to odległość odpowiednia. I co ważne, nie będzie trzeba robić docinek, ponieważ jest to wielokrotność naszej kostki. No i zaczynam tutaj od wytyczenia dokładnie osi zewnętrznej, w którym miejscu będzie kończył się nasz chodnik i zaczynało obrzeże, i zbieram na całej szerokości humus. Przerzucam go akurat w tym przypadku na drugą stronę, ponieważ będzie tutaj dołek i będę musiał to później rozdrobnić i przysypać dobrej jakości ziemią, aby rosła mi tutaj ładnie trawa. Następnie przystąpiłem do wykopania rowka pod obrzeże, pilnując tutaj odległość od żyłki 30 cm, tak aby pod obrzeżem było około 10 cm zaprawy chudego betonu, no i samo obrzeże to 20 cm, także odległość ta 30 cm to jest według mnie idealna odległość i głębokość, aby nasze obrzeże się trzymało dość solidnie. Ustawiłem obrzeża, aby było mi wygodniej, i następnie przystąpiłem do zasypu bardzo dobrze zwilżoną mieszanką betonową rowka, pilnując wysokość zasypu, żeby nie przekraczała 15 cm od wysokości żyłki. W ten sposób, jeżeli będziemy obsadzać nasze obrzeża, będziemy mieć około 5 cm na dobicie na naszej mieszance betonowej. I tu warto zwrócić uwagę na to, na czym będziemy obsadzać nasze obrzeża, ponieważ zmieszanie samo piasku, na przykład z cementem, i niedodanie wody spowoduje nam to, że nasze obrzeże nie będzie się chciało dobrze trzymać. Dopiero będzie się trzymać może po jakimś dłuższym czasie, jeśli dostanie wilgoci. Natomiast jeżeli chcemy przystąpić do robienia dalszych prac z kostką, na przykład na następny dzień, to powinniśmy zrobić to na dość dobrze zmieszanej, wilgotnej mieszance betonowej. Oczywiście z odpowiednią ilością cementu, co daje nam gwarancję, że podczas uzupełnienia środka chudym betonem i podczas zagęszczania nasze obrzeża po prostu nie odjadą, tylko zostaną w tym miejscu, w którym powinny być. No i chciałbym jeszcze wspomnieć o odległości od elewacji. Ja tutaj w tym przypadku, mierząc kostkę, miałem 80 cm odległości i do tego tutaj ustawiłem 80,5 cm, tak aby kostka mi delikatnie z luzem wchodziła, żebym nie musiał jej potem wciskać na siłę. Następnego dnia, gdy obrzeża już mam związane, przystąpiłem do osadzenia osadnika rynnowego. Powinno się to robić właśnie na tym etapie prac, kiedy mamy już obrzeże i wiemy, na jakiej wysokości będzie nasza kostka. Biorąc oczywiście pod uwagę spadek około 1 cm bądź 1% w zależności od tego, jaka długość jest tego chodnika, od elewacji do zewnątrz, tak żeby podczas deszczu woda po prostu odprowadzić na trawnik. Rynnę uciąłem 3 cm poniżej docelowego poziomu kostki, tak aby wchodziła ona w osadnik. Natomiast sam osadnik połączyłem przy pomocy kolanek kanalizacyjnych o średnicy 110 mm. Oczywiście możemy zastosować tutaj również rury w kolorze pomarańczowym, które są mocniejsze. No i całość należy najlepiej zasypać chudym betonem, na którym będziemy mogli ustawić i wypoziomować nasz osadnik.
Gdy już osadnik mamy przygotowany, możemy przystąpić, tak jak ja tutaj, do wypełnienia środka i ze względu na dość małe obciążenia, które tutaj będą przenoszone, wypełniłem piaskiem z cementem o całkowitej grubości około 20 cm, dobrze ją zagęszczając. Następnie przy pomocy deski, rurki i poziomicy ściągnąłem nadmiar materiału, wyrównując go i uzupełniając szczelinę, która została po rurce. Ten etap robiłem fragmentami, częściowo ściągałem i częściowo układałem od razu naszą kostkę, w zasadzie płyty, bo ich format był dość duży. A w przypadku tak dużych płyt, według mnie, od razu układając je na naszej zagęszczonej powierzchni, lepiej wyrównać je młotkiem, niż później wjeżdżać zagęszczarką. Przy takim formacie płyty potrafią rogami się popodnosić i wtedy powierzchnia nasza całej kostki, całego tego wyłożonego fragmentu może być nierówna. W przypadku mniejszej kostki oczywiście całość możemy tego samego dnia, jeszcze zanim piasek z cementem nie zwiąże, możemy zagęścić zagęszczarką poprzez gumę. No i na koniec układania musimy zrobić docinki wokół osadnika rynnowego. Docinki najlepiej przygotować przy pomocy tarczy diamentowej. W tym przypadku pomogłem sobie maszyną do cięcia betonu. Natomiast jeżeli nie posiadasz takiej maszyny, również możesz oczywiście użyć albo szlifierki spalinowej lub szlifierki elektrycznej o średnicy 230 mm. I te wszystkie prace najlepiej wykonać tego samego dnia, gdy piasek z cementem nie jest jeszcze związany i mamy możliwość dobijania regulacji w pionie i w poziomie. Następnego dnia może być to niemożliwe lub bardzo uciążliwe. Następnego dnia, gdy piasek z cementem pod kostką, czyli pod naszymi płytami tutaj już zwiąże, możemy przysypać je suchym piaskiem, wmiatając go w szczeliny, nadmiar pozostawić aż deszcz go spłucze lub samodzielnie nadmiar piasku wpłukać w szczeliny kostki, a resztę spłukać tak, aby kostka była czysta. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia innych moich filmów. Jeżeli masz inną teorię na temat układania kostki lub płyt, to podziel się nią na dole w komentarzu. Jeśli masz pytania, to chętnie również na dole w komentarzu na nie odpowiem.